Pablo, Paweł z Mafii. Cześć. Cześć, Pablo. Słuchaj, który raz już tutaj jesteś? W Kolbiszowej to jestem w ogóle trzeci raz, a teraz sobie obliczyłem, że na futbolowej Kolbiszowej jestem raz drugi. Bo raz byliśmy, po prostu graliśmy koncert na takim festiwalu tutaj też lokalnym, który się nazywa Szpina. Spina. Szpina, tak. Jak wspominasz poprzednią edycję futbolowej Kolbiszowej? Wiesz co, bardzo dobrze. Graliśmy też w piłkę, grał też Regenerator, drugi wokalista, Paweł Mafin. I żeśmy lepiej grali w piłkę niż w tym roku. Strzeliłeś coś wtedy? Krzysiek strzelił, ale koncerty myślę, że podobne, to znaczy. To jest ekipa, która zawsze przyjeżdża też z okolic tak naprawdę, nie tylko sama Kolbuszowa, ale gdzieś tutaj powiedziałbym cała Rzeszowszczyzna przyjeżdża na te koncerty, więc ja jestem zadowolony. W tym roku futbolowa jest rozłożona na dwa dni. Była rozłożona na dwa dni. Tak. Jak oceniasz ten pomysł? Chyba dobrze. Tak mi się wydaje, bo dużo imprez było. Były te imprezy dla dzieciaków, igrzyska dla bardzo małych dzieciaków. Więc wiesz, jeśli jest, przepraszam za słowo, kasa i chęć, żeby to robić dwa dni, to pewnie, że tak. No. Jest cały weekend wtedy do wykorzystania. Chcę karam się odpowiedzieć. Myślę, że z 5 lat. Wiesz, on przyszedł kiedyś na koncert nasz w Łodzi, wtedy grał w Bełchatowie. Ja się Bełchatów, przyszedł na koncert, zapoznaliśmy się, ja go rozpoznałem jako fan piłki nożnej, bo wtedy był kapitanem młodzieży do lat 21 Polski. I go rozpoznałem i bardzo się cieszyłem, że mamy fana, który jest znanym piłkarzem, wiesz. Że tak powiem, on był zadowolony, że nas poznał, a my byliśmy zadowoleni, że go poznaliśmy. I gdzieś tam ta przyjaźń powoli zaczęła kiełkować. Z tego co wiem, jesteś fanem Legii. Tak, ja jestem od urodzenia. A Mateusz udawał Legii mistrza w tym roku. Był jakiś zgrzyty? Nie, no złośliwe SMS-y. Nie, no to co zrobić, no. Życie piłkarza wiesz, jest krótkie i gra tam, gdzie go chcą. Zadzwoniłem, pogratulowałem. Oczywiście było mi troszkę przykro, no bo ja sobie tak wymarzyłem, że w ogóle Legia będzie mistrzem, Śląsk będzie drugi, a Cetler, wiesz, będzie królem strzelców, więc nie do końca się wszystko udało. Masz dwoma bramkami. Tak. Ale nie, no, wiesz co, no, Mateusz gra w Śląsku i jeśli nie grają z Legią, to życzę im jak najlepiej. Często bywasz na meczach Legii? Prawda jest taka, że nie często, dlatego że tak jak na przykład w ten weekend i większość weekendów, w roku ja jestem niestety poza Warszawą, więc bywam na meczach Legii, kiedy nie gram koncertu. Taka jest prawda, a na szczęście, no nie mogę powiedzieć, że niestety, na szczęście tych koncertów jest dużo, więc raczej jeżdżę po Polsce i no jak tylko jestem w Warszawie, to staram się na meczu być. Śledzisz postępy reprezentacji Polski przed Euro? Czy raczej nie jesteś tym zainteresowany? Nie, jestem zainteresowany, tylko no jakie to postępy, to troszkę mi się przypomina rok 74 i znaczy, przypomina mi się, to źle powiedziane, bo nie pamiętam tego, ale wiem, że tak było i wiesz, i te sparingi, w których reprezentacja Polski tam przegrywała 1-4 bodajże z Niemcami i tak dalej, wszyscy przeoczyli, że nic z tego nie będzie. Znaczy ja uważam, że te mecze, które są teraz, nie mają znaczenia żadnego. To jest po prostu takie gierki na zasadzie treningowej. Ważny jest turniej i to się dopiero okaże. Nie? Ja jestem z tych, którzy... nie jestem może wielkim fanem talentu pana Franciszka Smudy, trenerskiego. Bo na przykład, kiedy prowadził Legię, to mu zupełnie nie poszło, ale uważam, że ten człowiek ma bardzo dużo szczęścia w życiu. Takie są tacy ludzie, którzy mają farta. I myślę, że on ma też takie farta, że ma trzech piłkarzy z Borussii, którzy jeśli będą w swojej optymalnej formie, to co by tam się na tym boisku nie działo, to szansa na wyjście z grupy jest. Pytaliśmy w sumie bodajże Darka Malejonka z Maleo i o tą kontrowersyjną sprawę w tym momencie dużo osób się na ten temat wypowiada. Naturalizowani w Unii także. Jakie jest twoje zdanie w tym temacie? Gdzieś myślę, że moje zdanie jest po środku. To znaczy, jeśli facet tak jak powiedzmy tam Matuszczyk, tak naprawdę jest Polakiem, tylko mieszkający w Niemczech, ma obywatelstwo niemieckie również, jego rodzice przyjechali z Polski, to nie ma dla mnie problemu, tak? Wszyscy to robią na świecie. Znaczy, może nie do końca mi się to podoba, ale nie jest to dla mnie problem jakiś, nie? Robią tak, nie wiem, Turcy, Niemcy i tak dalej, nie? W zasadzie Turcji grają faceci, którzy byli w Turcji tylko z okazji zgrupowań, bo się już urodzili w Niemczech na przykład, nie? I w drugą stronę tak samo. I to jest tam Kedira na przykład sami i tak dalej.
Natomiast bardziej mnie martwią takie rzeczy typu no, obraniach, nie? Że wiesz, że jego dziadek tam znał Polaka, no to troszkę na tej zasadzie, wiesz, tam, bo pracował z nim gdzieś tam w kopalni. No to już jest dla mnie trochę mniej zrozumiałe. Znaczy sportowo jest zrozumiałe, tak, bo to jest dobry piłkarz. Bez wątpienia no, jeden z człowiek piłkarzy Ligue 1, czy jak ktoś tam mówi, pierwszej ligi francuskiej. Natomiast szczerze dla mnie to wolałbym, żeby grał gorszy Polak, ale taki troszkę bardziej Polak. Ja nie jestem jakimś narodowcem, nie jestem nacjonalistą, natomiast to jest tak, w ogóle wiesz, futbol się zmienia, nie? I zmienia się troszkę na gorsze, moim zdaniem, w takim sensie, że nie ma już tych piłkarzy, którzy są przywiązani do barw klubowych i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że robimy transfery między reprezentacjami właśnie. I to trochę się zamienia tylko w biznes, nie? No, a gdyby to miał być tylko biznes, to ja się biznesem nie fascynuję. Piłką nożną się fascynuję. Bilety na Eurosport? Wiesz co, mam bilet na półfinał. Więc mam nadzieję, że w tym półfinale... Tak, tak, wylosowałem, miałem to szczęście, wylosowałem normalnie, zapłaciłem swój pieniądz, więc no mam, nie mam na grupowe, mam na półfinał, więc no, zobaczymy. Przed telewizorem. Tak, tak, tak. Ja w ogóle, wiesz, właśnie z racji tego, że jeżdżę dużo, to jestem tak zwanym kibicem w kapciach niestety. Nie? No, co zrobić? Jak byłem młodszy, to wiesz, to jeszcze stara żyleta była mi nieobca. No ale potem zaczęło się jeżdżenie, no, nie mam prawa narzekać po prostu. A próbowałeś gdzieś kiedyś grać w piłkę? Tak, no ja się kopałem w czoło dosyć długo. Zresztą do dzisiaj gram sobie w tą piłeczkę. Rekreacyjnie, że tak powiem. Natomiast tak, ja, był taki klub w Warszawie, który się nazywał MKS Energetyk Stegny. Tam Stegny Warszawa, który w ogóle przez wiele lat, co jest śmieszne, był filią Polkoloru Piaseczna. Polkoloru Piaseczna wtedy grał chyba w drugiej lidze. A u nas były grupy juniorskie i tam druga drużyna. Mieliśmy boisko pod samym moim blokiem na Maltańskiej po prostu. No i tam trochę się kopałem w czoło. Z chłopakami zresztą z klasy mieliśmy też dziką drużynę taką podwórkową. Były rozgrywki o złotą piłkę. I myśmy nawet tą złotą piłkę dwukrotnie zdobyli. Chłopaki zresztą tam poszli potem do różnych klubów, do Agricoli, do Gwardii, do Sarmaty, do tych warszawskich drużyniczy. Do mnie też przychodził trener niejaki Jeny z Agricoli, słynny taki pochajnego Medina, pan bardzo fajny. Ale moi rodzice mnie nie puścili i ja miałem wielkie pretensje, ale dzisiaj myślę, że oni mieli rację. Ja jestem po prostu dosyć, nie widać tego, ale jestem dosyć drobno zbudowany. I tak jak się wtedy szkoliło juniorów w Polsce, to ja bym skończył prawdopodobnie na wózku. No. Siła razy gwałt. Tak, no miałem takich kolegów naprawdę bardzo utalentowanych. Przyjaciela nawet miałem takiego Janka z klasy, który właśnie poszedł do Agricoli. I, no i tam grał w reprezentacjach młodzieżowych, w ogóle najpierw Mazowsza, potem Polski. Na wieku 16 lat tak mu złamano nogę, że do dzisiaj chodzi tak. Nie? No więc moi rodzice mieli rację, choć oczywiście wtedy było mi smutno. Że mnie nie puścili na te treningi. Więc ja jestem taki piłkarz amator. Potem jeszcze tam gdzieś przez sekundkę w C-klasie ówczesnej. Tam się kopałem, a teraz to spotkamy się z kolegami muzykami i dziennikarzami. W ogóle tam taką ekipę mamy znajomych i co tydzień sobie kopiemy w Warszawie, na Orliku już tak, żeby nie zaśniedzić całkiem. Może wrócimy jeszcze do futbolowej, od której wczoraj się skończyła impreza, jak sobie podobałeś. Ja to niedługo, gdyż obiecałem żonie, nie, że nie będę długo balował, więc około drugiej, może trzeciej spałem, ale wiem, że impreza była do rana. Co dobrze też świadczy o Kolbuszowej, no. Widzieliśmy Łukasza Stefanowskiego rano. Nie wiem, czy mam prawo się wypowiadać na te tematy. No balanga była, no bez wątpienia zresztą. Między innymi dlatego tu przyjeżdżamy, wiesz, żeby też się spotkać z przyjaciółmi, których widzimy raz albo dwa razy do roku, nie? Na przykład Łukasza Zetnarskiego, nie? Bo jeszcze z Mateuszem to gdzieś się tam spotykamy, a Łukasz tutaj siedzi z kierownikiem drużyny, czy wiceprezesem chyba tam też, nawet, też. Tak. Więc się spotykamy, jeśli on przyjedzie do Warszawy, teraz niestety będzie w środę z juniorami, ale nas nie ma z kolei, bo gramy w Berlinie koncert, więc wiesz. Więc ja tu lubię przyjeżdżać też, żeby te przyjaźnie podtrzymywać, nie? Poza tym to jest tak, jakby to ująć, swojsko, wiesz, jakbym troszkę przyjeżdżał do swojej małej miejscowości, której w życiu nie miałem, tak? To jeśli mam, to mam tutaj. No nas właśnie też to użarko, byliśmy tutaj 2 tygodnie temu, w Garbie Kolbuszowej transmitowaliśmy. I kiedy propozycja zrobienia futbolowej, nie zastanawialiśmy się nawet chwili. No więc właśnie, wiesz jak to wygląda, że tutaj jakby...
emocje są ważne, tak. Pozytywne emocje, które tutaj nas spotkają. Wtedy kluby dyszą w posadach, a ja zagarniam rytmu pulę. Pula, pula, pula!